czas rekonwalescencji po wszczepieniu soczewki fakijnej jest nieco inny niż w porównaniu do laserowej korekcji wzroku, oczywiście w zależności od wykonanej metody laserowej korekcji wzroku. Pacjenci widzą następnego dnia już dosyć dobrze, może nie idealnie, ale są w stanie funkcjonować bez okularów i to widzenie zmienia się jeszcze podczas następnych kilku tygodni, aż wada wzroku, aż widzenie ustabilizuje się. W przypadku laserowej korekcji wzroku mamy większy wpływ procesu gojenia na stabilizację wady wzroku. Mamy też problem związany z suchością oka, który praktycznie nie istnieje przy szczepieniu soczewki fakijnej. Należy też pamiętać, że korekcja większych wad wzroku daje lepszą jakość widzenia, mniejszy światłowstręt, zwłaszcza w nocy, wieczorem, o zmroku, w porównaniu do laserowej korekcji wzroku. Dlatego korekcja wysokich wad wzroku soczewkami fakijnymi mają większą skuteczność i lepszą jakość widzenia w porównaniu do laserowej korekcji wzroku.